Siemano, z tej strony Krzychu, witam na kanale GrajBuda.pl. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy sobie grać w gierkę Midnight Resistance, ale nie będziemy grać w tą grę, którą widzicie teraz, bo to jest wersja automatowa. Wrzucam ją tak tylko dla porównania, żebyście mieli, bo ostatnio wrzuciłem właśnie w którejś tam grze Pit Fighter. To wam się spodobało, żeby pokazać właśnie, jeśli jest konwersja oczywiście z arcade, na początku pokazać wersję arcade. Tak jak mówię, Midnight Resistance, wydana przez Data East w 1989 roku. Rok później, chyba nawet troszkę więcej niż rok, może i w 91, zaraz zobaczymy. Wydana na Sega Genesis Mega Drive. Oczywiście były też wersje na Commodore 64, Amstrad, Amigę, bardzo dobra wersja de facto na Amigę i Atari ST. Jak widzicie, wchodzona strzelanka, musimy odzyskać swoją rodzinę, którą porwano jakiś bliżej nieokreślony konsorcjum zbrojeniowe czy coś takiego. Dobra, przełączamy się na docelowy sprzęt. Witam na docelowym sprzęcie. Sega Mega Drive podłączona, gra uruchomiona. Data jest właśnie, też zapomniałem powiedzieć, że to jest pierwsza gra arcade'owa, chyba wydana przez Data East, coś takiego mi się obiło uszy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Mam do tej gry sentyment, wam powiem, bo jeszcze w czasach El Budu w Krakowie, w Giełd, trafiła mi się ta gra na moją Segę właśnie w tamtych latach i bardzo, bardzo się ucieszyłem, że trafiłem tą właśnie grę, bo akurat u nas na automacie na automatach była ta gra i to dość długo była. Tylko że był jeden szkopuł. Nie dało się obracać giwerą, bo tutaj właśnie jednym przyciskiem się obraca giwerą o 360 stopni. A na sedze sobie można właśnie wybrać, czy obracamy krzyżakiem, czy obracamy guzikiem i krzyżakiem. No nieważne. Zobaczcie, porównajcie sobie z wersją arcade, a ja sobie łyknę yerby, wasze zdrowie. Amiga też była dosyć, tak jak już mówiłem, fajna konwersja. I zajebista jest muzyka w pierwszym etapie. No to ta muzyka to jest, aż się łezka wokół kręci, się wspomina stare dobre czasy i automaty. Dobra, dosyć sporo grałem w tą grę, więc pamiętam, że zawsze używałem kontroli tej B1, tego ustawienia B1. Przechodzimy, weźmiemy sobie easy, 5 żyć, jeden kredyt tylko wezmę, czyli 5 żyć, dokąd dojdę, to dojdę, no i tyle. Dobra, lecimy, start. I to jest właśnie ta muza. Guzikiem B, jak wciskam, to się obracam. Gdy dam do tyłu, na przykład gdy stoję w miejscu, to się obraca w prawo, nie? Giwerem. Gdy do tyłu ruszę, to mi się ta giwera z powrotem cofa. No, nie wiem jak to wam dokładnie wyjaśnić, no ale dobra. Gdy wciśniemy A i wystarczy, że wciśniemy, no to nam naparza non-stop giwerą. C mamy podskok. No i na automatach właśnie tak się dało tylko łazić. Do tyłu i do przodu, strzelać do góry się już nie dało, bo nie było tego jednego przyciska. Dobra. Czyli dało się tylko iść tak i podskakiwać. O, na automacie. I perfozorom dochodzili tam goście do bodajże trzeciego etapu. Dobra, lecimy. Ta muza jest zajebista. Te grzyby, gdy zbieramy, to za nie będziemy mogli kupić w magazynie broń. O, żebym się nadział, kurde. Zapomniałem o nim, że wyskaka. No nieważne. Trudno. Idziemy dalej. Oczywiście porno z automatami jest mniej kolorów, jest rozdziałka, mniejsza rozdzielczość tego wszystkiego. Ale gierka fajnie chodzi. Jeszcze nam granata na koniec puści, dokładnie. Tutaj na automatach, w tym miejscu, gdzie strzelam, to był gościu z
ze stacjonarnym działkiem i tu na ścianie był plakat z jakimiś żołnierzami, tu tego nie ma. I gdy się wchodziło do magazynu, to mówił pick up, nie? A tutaj nic nie mówi, dobra. Warto zawsze dojść do końca, zobaczyć, czy nie ma coś tańszego. Najlepszy jest Treeway, moim zdaniem. Ja tą grę ogólnie przechodziłem na arcade'zie, na moim kanale w serii Przejdźmy Gierkę, to jak ktoś zainteresowany, to niech sobie obejrzy. Nitro, to mamy dodatkową broń w plecaku do góry, plus gdy wciśniemy do góry, no plus strzał, nie? No to mamy, wypuszczamy coś takiego właśnie. Dobra, mamy drugi etap. Etapy są krótkie. Ta gra ogólnie na automatach nawet bardzo zwalniała w pewnych momentach. Tutaj też czasami zwolni, ale nie ma się co zrażać. O, dobra, zbieramy grzyby. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, dawno w to nie grałem. Dobra, idziemy do przodu. Dobra, udało się bez straty na razie. Idziemy dalej. Obróćmy tu giwerę na dół. Aj. I tu będzie zaraz takie ten. Jakby dogrywała się mapa. Na automatach też to jest. Także nic się tu takiego złego nie dzieje. Ogólnie w miarę dobra konwersja. Dobra. Przestań strzelać na razie. O, i tak na automatach też ta gra zwalniała. Poczekajmy się do gra i teraz będziemy strzelać, bo jakbyśmy spadli w ciemny ekran, to wtedy by nas zabiło. I co ciekawe, to tutaj można stać, nie? Jak stanąłem teraz przed chwileczką, a na automatach się stać nie dało, bo nas załatwiało wtedy. O, tak stanąć nie mogłem na automacie, bo traciliśmy życie. Zahaczaliśmy o to. O ten czołg. To jeszcze nie koniec. Po nim chyba. Dokładnie. Dobra. Idziemy dalej. Ach, fuks. Dobra, idziemy do magazynu. I tutaj tak, możemy Treeway'a znowu wziąć, ale możemy też wziąć 500 naboi do niego. Ja wolę 500 naboi wziąć. I Homing Missile to jest takie samonaprowadzające pociski z plecaka. Idziemy dalej. Tu się może komuś kojarzyć z kontrą. To co tutaj jest. Ile ja w to godzin przegrałem na moim Mega Drive'ie? Przechodziłem to na jednym życiu kiedyś. Teraz na pewno nie przejdę. Tu musimy uważać na tych latających. Tu będą latać tacy...
właśnie, na jetpackach. Trzeba ich częstować rakietkami. Nie jest źle, już mam 4 życia. Nie powiedziałem złą godzinę. Próbujemy tak. I tu będą takie piły. O. Ładujemy do góry. To akurat tutaj jest bardzo proste, bo na automatach to takie proste nie było. I teraz strzelamy do tego gnoja i po nim. No na easy to jest łatwe, nie? I kolejny magazyn z bronią. Idziemy. Oczywiście triway ja zostawiam, bo triway jest najlepszą bronią tutaj. Church, to mamy osłony. Możemy sobie... Ile ja mam w ogóle? 479 naboi. 6 grzybów. Church by się przydał. Może wezmę homing missile i Charger. No już trudno, mam 470 naboi w Treewayu, więc może... Trzeba uważać na... O! Ten Charger, to nie ten, tylko powiększenie moich pocisków. W sumie też niezła rzecz. Doładowanie, Church. Pomyliło mi się z osłoną. No nic. Zawsze to nam ułatwi sprawę. ...406, pocisków mam sporo jeszcze. Na automatach bardzo trudno było te strzałki rozwalić, zanim się doszło do... właśnie do tego momentu. I tu będą samoloty. Jako boss to są te samoloty. Muszę uważać na pociski. Aj, trafił mnie. Wszystkie? Jeszcze jeden. Zobaczcie, jak mi bachnął, skurwiel. Jedno życie mi zostało. Dobra. W gruncie się udało dojść do magazynu. Mam 3 pociski. 3 grzybki raczej. Więc... raczej pocisków nie będę brał. Shower to nie chcę. Wolę homing missile. Dobra. Dobiłem sobie pociski, te rakiety w plecaku. O, i tu mamy ten etap, który widzieliście w intro na automaty. Widać mniej kolorów i w ogóle, nie? Strzelaj, strzelaj. Jeszcze tu będzie śmigłowiec jeden. Uda się? Udało się. Fajnie. Tu musimy rozwalić te... transformator, czy co to jest? Amunicja spierdziela w tempie bardzo szybki. Kurde, pośpieszyłem się.
trzeba oszczędzać te rakiety, bo tutaj trzeba, o kurde, zapomniałem o tych na drabinie. Widzicie, tam dalej się schodziło niżej i tam jest taki gościu w prądach, taki lata. Zapomniałem o tych, że wyłażą po drabinie. Dobra, miał być jeden kredyt, to jest jeden kredyt. Koniec gry, mam pierwsze miejsce, ho, ho, ho. Kiedyś, tak jak mówię, to przechodziłem na jednym życiu. No ale dawniej to tak się grało właśnie. Na pewno starsi gracze się ze mną zgodzą, że tak było, że się piłowało grę do perfekcji. Dobra, tak się prezentuje Midnight Resistance na Sega Mega Drive Genesis. Jeśli ogrywaliście na Amidze czy na jakimś innym sprzęcie, bo ja oprócz tego jeszcze ogrywałem to na Commodore 64 Amidze u kolegi, ale jeśli macie jakieś fajne wspomnienia z tą grą, czy ogrywaliście kiedykolwiek tą grę, no to napiszcie w komentarzu, podzielcie się swoimi wrażeniami. Do następnego, trzymajcie się, cześć!